W dzisiejszym odcinku, moi kochani, w końcu przetestujemy sobie nową chromatyczną zadymiarę Lolę. Sprawdzimy sobie jej star power, gadżety, nowy skin, czole, czym się różni od Loli, porównamy je sobie. Dodatkowo zobaczymy, jak wyglądają jej nowe piny i przedstawię wam cały karnet zymiarski i przeanalizujemy sobie, jakie nagrody nas czekają za poszczególne poziomy. Standardowo jak co odcinek teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i dzięki temu wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Więc moi drodzy zadymiarze, jeżeli lubicie Brawl Stars i jaracie się dalej tą grą, zostawcie łapeczkę w górę. No i oczywiście, jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i standardowo zapraszam wszystkich na Pixie Shop po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie wersji deweloperskiej i przed wami ukazuje się nowa zadymiara Lola, która na swojej szyi ma zielonego lisa z diamentowymi oczami. Sprawdźmy jej opis. Choć Lola pełni tylko funkcję przewodniczki, kobieta ma się za gwiazdę Brawlywood. Atakuje szalem i ma super atak będący skoncentrowanym wcieleniem jej ego. Wow! Brzmi to nieźle. Atak na 4 kreski, obrona na 2, przydatność na 3 i super atak nazywa się Megalomaniaczka. Weźmy więcej informacji i jej star power nazywa się Improwizacja. Ostatni pocisk, jaki został Loli, zadaje 30% obrażeń więcej. Okej, okay. A drugi star power nazywa się Gojący Pocałunek. Pociski wystrzeliwane przez Ego Loli przywracają stojącym na ich drodze sojusznikom 100 punktów życia. Czyli rozumiem, rzucamy Ultimate Attack, pojawia się nasz klon i możemy nim leczyć naszego teammate'a. Zarąbiście! Postaramy się to dzisiaj przetestować. Pierwszy gadżet nazywa się Stop Klatka. Ego Loli przestaje się ruszać, aby pozować. Pozwala to zyskać 75% tarczy na 4 sekundy. Okej. Okay. A drugi gadżet na razie jest nam nieznany. Zagrajmy sobie od razu meczyk w trybie solo, bo już jestem mega ciekawy. Specjalnie nie grałem tą postacią, żeby mieć taką prawdziwą reakcję na tą postać. Dobra, mam jakąś B, która została momentalnie przeze mnie wyjaśniona. Nie sprawdziliśmy, na ile hitów otwieramy skrzyneczkę, ale zrobimy to na następnej rundzie, jak będziemy grali sobie duo. Pozbierajmy na razie skrzynki. Wow, dosyć szybko otwierają się te skrzynki. W magazynku mamy 3 amunicji. Gdzie są jakieś boty? Halo, panie bocie. Dostaje pan bombeczkę z gwiazdeczki. Oczywiście, tak. Edgar już śpi. Pyk, pyk. I zobaczcie na to. Poczekajmy, niech ten Frank się uleczy. I rzucamy ego. I teraz my. Zobaczcie, co się dzieje. Jakie oro. Przecież nasz atak jest... Ma podwójny... Patrzcie, jakie mam teraz pole rażenia. Jest niesamowite to. Kiedy rzucimy klona sobie pod nogi, no to... Nasz atak zostaje, że tak powiem, podwajany. Niesamowita sprawa. Zróbmy to jeszcze raz, tylko że dajemy go troszeczkę za mną. O, tutaj. Bubble trouble. I zobaczcie. Nie dość, że bije po 1600 z podstawowej postaci, to jeszcze bije po 800 z ego. Tak? Dobrze mówię? Nie, tyle samo chyba ego bije. Powiem wam tak, ta postać będzie za mocna. Już to czuję. No to teraz może wam pokażę, jak będzie wyglądał nowy karnet zadymiarski. I moi kochani, od razu mówię, że... W nowym sezonie od razu kupuję 100 stopni, więc nie możecie przegapić tego odcinka, bo będziemy odblokowywali calutki karnecik. Zobaczymy, ile rzeczy ciekawych nam się uda odblokować. Pokazuję wam już, jak to wygląda. Za pierwszy poziom będziemy mieli Bulla B800, więc fajnie, że to jest jako pierwszy skin. Pamiętajcie, jak kupujecie jakiś karnecik bojowy, no to fajnie było, jakbyście skorzystali z mojego kodu. Będę mega wdzięczny. Was to nic nie kosztuje, mi naprawdę bardzo dużo pomaga. Lecimy dalej. Kolejnym takim przystankiem będzie Lola na 30 poziom karnetu. Będziemy mogli ją odblokować z karnetu, więc bardzo fajnie, bo to jest naprawdę spoko zadymiarz, jeżeli chodzi o chromatycznego. No i za ostatni poziom mamy Chole, czyli skin do Loli. I teraz ona w ręku zamiast lisa trzyma takiego jakby lisa torpedę. Coś takiego z tyłu wygląda, jakby to była rakietka, nie wiem. Albo nie. To chyba jest wzorowane na takim Cadillacu ze starych czasów, z lat 80-tych, 70-tych. Zobaczcie, z tyłu taka lampa chyba świecąca jak w samochodzie, a z przodu to takie chromowane grille. Chyba tak. No i oczywiście oczy tutaj lisa są jako szyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz sobie oczywiście zagrajmy Cholą, nie Lolą. Okej. Okay. No i wybieramy oczywiście stop klatkę i wybierzemy sobie Gojący Pocałunek. Okej. Okay. Tak będą wyglądały dodatkowe piny do Choli. Fajne są te piny, powiem wam, takie kurczę mroczne. Ona ma takie oczy. O, ta jest taka dosyć straszna, te czarne oczy, głębokie takie. Tutaj mamy oczywiście z
zjej pieskiem. No fajne, fajne. I mamy, tutaj mamy klaskanko. No i mamy czolek, która mówi, żeby zostawić łapkę w górę. Więc strzelcie koniecznie lajka, jak jeszcze tego nie zrobiliście. No i zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Gramy tym razem starcie duo i myślę, że można by było wybrać na przykład mapę. O, to będzie spoko mapa. Wybieramy i lecimy. Gramy z kruczkiem, no spoko. O, czym się różni czola od Loli? No ma oczywiście, że lepszy atak. Spójrzcie, jakie przekozackie gwiazdki teraz rzucam. Wow. No tutaj się postarali, ewidentnie tutaj się postarali. Drugi power cubesik i od razu szukamy oponentów. Jeju, jakiś tam bot zabił bota, dwa mortisy się spotkały, niesamowita sprawa. Dobra, tego broka nie ma, dziękuję za uwagę. Pyk, pyk, pyk. Pan P leży. Teraz zdążę odpalić ulta chociaż w tej rundzie, dobra. No i chciałbym rozwalić jej tą wieżyczkę. I też bym chciał na przykład mojego ziomka uleczyć. Patrzcie, ona mnie leczy! Sam mogę się leczyć, czy wy to widzicie? Sam się strzelam i sam się leczę. Nie no, kurczę. Czyli nie dość, że mam pomocnika, to jeszcze healera. Wow. No mówię wam, że ta postać będzie za dobra. Naprawdę. Dobra, mam ulcika. Więc zrobimy to tak, że za mną rzucam ulta. Tak bliziutko, pyk. Ale tego El Primo musimy porobić. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczcie, El Primo nawet nie ma szans do nas podejść. Co tu się dzieje? Okej, mamy mojego ziomka. I umówmy się tak, że kruczek ma wygrać grę. Ja będę go leczył. Dawaj, kruku. Masz innego power cubesa. Lecisz, stary. Dawaj, kruczek. Jesteś najlepszy. Leczymy cię, leczymy cię. Cały czas, nie bój się. Dobra, prawie go zabiłem. Dobra. Okej. Muszę mu troszeczkę pomóc chyba obić tego kruka. Dobra, będzie skakał. Tak, ale skoczył nie wiadomo gdzie. No, dawaj, kruczek, walczy z nimi. Ja wierzę w ciebie. Dasz radę. Dasz radę, kruczek. Dobra, tamtego kruka jakoś, no niestety, pokonaliśmy. Nie no, co ten kruk robi? To jest jakiś troll totalny. Dawaj, kruk! Leczę się! No chyba ostatni atak nie wjechał w kruka, ale kruk generalnie pokonał El Primo, więc uważam, że się udało. Zagrałbym sobie jeszcze napad i zobaczył, czy ta postać będzie OP w tym trybie. Ponieważ wystarczy, że nabijemy sobie ulcika. Spójrzcie na to. Ciach, 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 ciach. Wow! No, padłem! Naprawdę? Chłop trafił ultem idealnie. Dobra, nabijamy sobie jeszcze raz ulta. Tu ziomeczka już nie ma. Rzucamy ulta za mną. Robimy ostre oro. I zobaczmy, jak działa gadżet. Uwaga, gadżet. Nasza postać się zatrzymuje. Stajemy w jej środku. I ona chodzi z nami krok w krok. Zobaczcie, co jest oro. I od razu ją automatycznie leczę? Chyba tak. Ej, to będzie niesamowite, jak tak po prostu możemy to sobie zrobić. Że wbijamy się na pełnej. Jeszcze przy okazji swojego samona leczymy. I wjeżdżamy w safe. Nie no, 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 nie padam, 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 padam. Uleczmy samą, tak jest, sam się uleczmy. Tak jest, plus 100, plus 100. Wow, 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 wow. Wariacie. No nie możemy dojść do tego sejfu po prostu. Uleczę cię, stary, teraz. Zobaczcie, stoję na nim i go leczę po 100. To będzie OP taktyka. No i wjeżdżamy w sejf. Zmasowany atak na sejf. Hop, hop, hop. Unik, unik. Tutaj broka na dziurę. Baz nie ma szans z nami, jedziemy z nim. Tak jest. I lecimy w safe. Nie no, to jest za mocna postać, nie? Mamy podwójny atak, to jest po prostu przegięcie. Mocne. Po prostu mocne. A jeszcze jak na przykład losowość gry na małych pucharkach dobierze 3 lole w jednym meczu, to w ogóle będzie zadyma. Także moi kochani, to był ostatni odcinek ze sneak peeków w tym tygodniu. A co to oznacza? Oznacza to to, że aktualizacja pojawi się już na dniach, a ja wam przypominam, że wraz z nową aktualizacją będziemy kupowali pierwszego dnia 100 stopni karnetów zadymiarskiego i odblokujemy sobie cały karnet, więc nie możecie przegapić tego odcinka. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, wpisujcie kod Faral do sklepu Brawl Stars. Ja dziękuję wszystkim za wsparcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze, cześć!